Bardzo ciekawie to wygląda. Ten film nagrywam, bo chcę się dowiedzieć, ile tak naprawdę mam butów, ile butów potrzebuję, bo uważam, że tyle par, które ja mam, no to nie ma szans w nich wszystkich chodzić. Tym bardziej, że ja lubię totalnie basic rzeczy, lubię mieć szafę kapsułową, żeby wszystko do wszystkiego pasowało i nie zastanawiać się, które buty będą pasowały, tylko po prostu biorę, wychodzę i się nie zastanawiam. To też mnóstwo czasu na tym zaoszczędzam. Więc jako minimalistka uważam, że tych butów powinna mieć mniej. Oczywiście nie będę się sugerowała jakąś liczbą, tylko tyle, ile ja uważam, że jest mi potrzebne. No i drugi powód to taki, że chciałabym mieć buty wygodne, które nie deformowałyby mi stopy, w których czułabym się dobrze, mogłabym w nich prześmigać cały dzień i nie odczuwałabym bólu. Uważam, że nie ma co się katować, żeby wyglądać ładnie. Stawiam na wygodę, bardzo lubię buty sportowe, chociaż czasem te eleganckie też są potrzebne. I docelowo chciałabym wszystkie buty kiedyś wymienić, tylko na te, które naprawdę są dla mnie wygodne. Więc co, zapraszam Was na przegląd moich butów. Na pewno zrobimy sobie takie trzy kategorie, czyli buty, w których chodzę na pewno i zostają, buty, w których totalnie nie chodzę i będę się ich pozbywać, oraz buty, które mam i chodzę w nich, bo nie mam innych butów. Myślę też, że nie wszystkie buty, w których chodzę, są na tyle komfortowe, żebym naprawdę chciała je zostawić. I kiedy przyjdzie czas wymiany tych butów, na pewno zastanowię się nad kupnem czegoś, co jest dla stopy dobre. Poprzynosiłam tutaj wszystkie buty, które mam w domu, z szafy, z szafek, szuflad, gdziekolwiek one były. Mam nadzieję, że to są wszystkie, bo jeżeli jest ich jeszcze więcej. I to jest sterta pudełek od ziemi, w której są buty. Za mną są jeszcze buty bez pudełek. Nic by w tym nie było dziwnego, gdybym ja w tych wszystkich butach regularnie chodziła, gdyby to były buty wygodne, idealne dla mnie, pasujące do wszystkiego, do stylizacji, pasujące na moją stopę, ale tak nie jest. I przyznam szczerze, że w większości tych butów nie chodzę. Niektóre pary mam dlatego, że są okazyjne, czy tam okazjonalne, ale niektóre pary trzymam, bo mam nadzieję, że w nich będę chodzić. No i chciałabym teraz sobie z Wami to zweryfikować. Myślę, że zacznę sobie od tej wielkiej sterty. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 par, które trzymane są w pudełkach. Oprócz tego, tak jak mówiłam, mam jeszcze za mną leżące na ziemi, nie w pudełkach. Będę sobie po kolei je weryfikować i będę się zastanawiać, czy w nich chodzę, czy w nich w ogóle nie chodzę, czy może są butami okazjonalnymi, typu jakieś wesele, przyjęcie bardziej eleganckie i takie buty rzeczywiście w szafie są potrzebne. Zaraz to sobie sprawdzimy. Dobra, co mamy najpierw? Najpierw takie sandały. I szczerze mówiąc, one są bardzo ładne, ale byłam w nich ostatnio gdzieś i były dla mnie bardzo niewygodne. Te żyłki mi się wbijały w stopę. No, nie bardzo. I wtedy sobie powiedziałam, koniec, ja nie chcę tych butów, bo dłuższe bycie gdzieś, to znaczy nie wiem, 2 godziny czy coś, to one już powodują, że bolą mnie stopy, więc te buty pójdą może na sprzedaż, może komuś oddam, zobaczymy. A ja zapomniałam, wiecie, o tych butach. Proszę bardzo, coś takiego. Bucik z firmy Ideal Shoes. Coś takiego. No, gdzieś w internecie na jakichś tanich stronkach kiedyś kupiłam. I zapomniałam o tym. I szczerze mówiąc, lubiłam te buty, więc odłożę sobie to na stertę butów do sprawdzenia. Później sobie wszystko przymierzę i zobaczę, czy będą dla mnie wygodne. Posprawdzam sobie, pochodzę w tych butach i zobaczymy, czy te buty zostaną ze mną. Brillu. Bardzo fajna firma i mam jedne buty. To są w ogóle moje buty ślubne. I one były bardzo wygodne. Takie czułenka. I szczerze mówiąc, kiedyś zastanawiałam się, czy nie kupić sobie innego koloru, bo te nie za bardzo tak mi pasują do moich ogólnych ubrań, w których chodzę, ale były bardzo wygodne. No chyba, że sobie je gdzieś do czegoś wystylizuję. Więc
przymierzę je na pewno i zobaczymy. Tu już widzę, co to jest. To są moje takie sandały. Te buty są wygodne, są fajne, chodzę w nich i one na pewno zostają. Więc mamy tutaj stertę, na pewno zostają. Tutaj mamy buty zimowe i one na pewno zostają. W zasadzie kupowałam je na tamtą zimę. Taki klasyczny but, więc no nie mam innych zimowych na płaskiej podeszwie, więc one na pewno muszą zostać. I w zimę sobie przetestuję, czy one są wygodne dla mnie, czy nie będę musiała jakichś innych, czy je wymienić, ale one są praktycznie nowe, chodzone tylko jeden sezon, więc one zostają. Znowu mamy lasocki i tutaj mam baleriny. I powiem Wam tak, te baleriny to jest jedna z mniej wygodnych rzeczy do ubrania, jakie miałam w życiu. Na moją stopę, może u innych się sprawdzą. Ale ogólnie tych balerin chciałabym się pozbyć. Moja mama szuka balerin, więc może okaże się, że jej te buty oddam, niech sobie przymierzy. Ale wiecie co, póki nie mam żadnych innych na zastępstwo, no to musiałabym je zostawić. To będzie taka sterta butów, które zostawiam, bo nie mam innych. O, tutaj jest puste pudełko z takich nieczłenek. Teraz mi wyleciało z głowy rodzaj tego buta, takie jesienne, Koczur, bardzo fajna polska firma, ale one już mają bardzo dużo lat i ja je chyba mam w pracy na takie ścioranie. No i w tych butach chodzę, tam się zamki popsuły, wszystko, ale ja po prostu ich wykorzystuję do pracy, więc one są w pracy. Tutaj mam z pudełko nie te, ale mam buty moje górskie. Był błąd, że kupiłam rozmiar, niby są 39, ale po dłuższym chodzeniu niestety, jak noga puchnie, no to wtedy nie są dla mnie zbyt wygodne. Przymierzę i zobaczymy. Tu mam takie butki też jesienne z Lasockiego i w nich chodzę, tylko że tak, tego typu obuwia będę się chciała pozbyć z mojej kolekcji, ponieważ nie chcę, żeby but aż tak spłaszczał mi stopę, w sensie ściskał ją w tym miejscu. I tutaj naprawdę czuję, jak ta noga jest ściskana, chociaż buty są bardzo ładne, no ale tak do chodzenia na co dzień nie za bardzo chyba, no nie wiem. I mam jeszcze jedne, bardzo podobne, tylko że bardziej toporne, większe, trochę cieplejsze. No i tu jest ten sam problem, bardzo ściskają stopę. Czy po dłuższej chwili można się przyzwyczaić, ale wiem, że to jest bardzo niedobre dla stóp. No i nad tymi butami będę się chciała zastanowić. Mimo, że je bardzo lubię, no to tutaj, no niestety, ale te buty po prostu są dla mnie, wiem, że niezdrowe, więc z tymi butami mam ogromny dylemat. Na razie daję je na stertę. Nie mam innych, więc noszę te. Proszę bardzo, szpilki. Zwykłe, czarne, klasyczne szpilki. Też bym wolała je wymienić na coś innego, ponieważ nie są zbyt wygodne. Ale czarna szpilka uważam, że jest totalnie... I wiadomo, one też ściska stopę. Ale to jest but totalnie okazjonalny. Ja nie chodzę w obcasach szpilkach na co dzień, więc czarna szpilka jak najbardziej. Aczkolwiek wolałabym mieć wygodniejsze buty, więc sterta zostają. O, i proszę Państwa, but, który obiecuję sobie, że co roku, że będę w nim chodziła, że pójdę w nim na randkę, albo pójdę w nim gdzieś tam. Ogromny obcas. One są takie zawiązywane. Można je w dowolny sposób zawiązać, takie zamszowe. I są naprawdę ładne, piękne butki. I nie byłam w nich ani razu, albo byłam w nich dosłownie raz. One z mojej szafy wychodzą. I mam tutaj z Deichmanna jakieś butki, kupiłam je kiedyś na wesele. Nie czuję się w nim jakoś bardzo dobrze i z tym butem mam, szczerze mówiąc, dylemat, bo bardzo je lubię, podobają mi się, ale mimo tej wygody nie do końca to jest to, czego oczekuję. Szczerze powiem Wam, że wolę bardziej, chociaż to nie jest jakiś bardzo wysoki obcas, więc dlatego one są na plus.
ale wolę, jak jest chyba obcas grubszy, też takie max 5 cm, więc to będą buty, które pójdą do przymierzenia i się zastanowimy, co dalej. Okej, to by były wszystkie kartony. Teraz przechodzimy do butów, które mam na podłodze. I tu mam różnego rodzaju też klapki i buty, w których chodzę na co dzień. Zobaczymy. Coś takiego. Co to jest za but? Zamszowe, jesienne. Te buty po prostu kocham. One są ze mną już wiele lat. Są dosyć wygodne i one na pewno ze mną zostają. Buty, które kupiłam za jakieś 30 zł, bo potrzebowałam zwykłych białych a la trampek i są mi za małe. Kupiłam rozmiar 38, taki jak zwykle, i dojrzewam do tego, że 38 to jest rozmiar dla mnie za mały. Moja stopa potrzebuje chyba większego rozmiaru i jak w nich chodzę, po prostu czuję, jak mi się palce kurczą i tych butów się na pewno pozbywam. Zwykłe sportowe Nike. Chodzę w nich, są wygodne, fajne, dużo miejsca na palce zostają. Moje file, też to jest niedawny zakup, chodzę w nich regularnie. Co możecie widzieć po ich stanie, jakie są brudne, będę musiała znowu je wyszorować, ale te buty na pewno zostają. Baleriny, zwykłe, czarne, takie zamszowe, ale powiem Wam tak, te buty, one po prostu są niewygodne. Może ja po prostu źle się czuję w balerinach, albo jeszcze nie kupiłam tych, które byłyby dla mnie dobre, ale te, no niestety, po prostu odpadają. I zostawię je, ponieważ one mi się czasem przydają do pracy, ale będę szukała czegoś innego. Klapki. Rzadko w nich chodzę. Damy sobie je na kupkę do przymiarki. Kolejne klapki, też na kupkę do przymiarki, zobaczymy. Zwykłe japonki zostają czy na basen, czy nad wodę, cokolwiek, takie buty warto mieć. I na koniec dwie pary papci. Te dostałam, nieodpakowane są nawet, nie lubię tego typu papci, więc prawdopodobnie się ich pozbywam. I tu mam jakieś takie totalnie zwykłe, też w nich za bardzo nie lubię chodzić i myślę, że no, te na pewno zostawię, bo nie mam innych, ale jak tylko kupię sobie jakieś fajne, wygodne papcie, no to wtedy tych się pozbędę. Całkiem wygodne, ale muszę dorobić tą dziurkę w innym miejscu. Tak by wyglądała moja cała kolekcja butów i polecimy sobie od butów, których się na pewno pozbywam. Czyli są to te buty, te i te. Nie do końca są mi wygodne, te się okazały za małe, te strasznie wyglądają na mojej nodze, w tych w ogóle nie chodzę, te są mi za małe. Tutaj mnie boli kostka palca, jak w nich chodzę. Te mi się wrzynają, więc tych butów się pozbywam. Tutaj są buty, które zostawiam, bo nie mam innych. Czyli te takie różne jesienne, znaczy mam teoretycznie tą jedną parę, ale te są niższe. Ogólnie jakieś takie botki, właśnie botki, to jest całe to słowo, którego ja szukałam przez ten cały czas. Botki czy coś, jak znajdę coś wygodniejszego kiedyś, no to też się pozbędę, ale to zobaczymy na jesień, zimę. Moje trekkingowe buty, szpilki czarne, no je zostawiam, ale jak kiedyś dorwę jakieś takie mega wygodne, no to ich się na pewno pozbędę, bo to też nie są najwygodniejsze buty, ale na razie właśnie zostawiam. Tak samo jak baleriny, jedne, drugie, po prostu zostawiam, bo nie mam innych i no, tak by to wyglądało. I tu mam buty, które są na testy, czyli te klapki i te buty są na testy. Zobaczymy, jak mi się będą sprawdzać. No i tam mam zimowe, one zostają, te botki zostają, bo je bardzo lubię. Te kocham, te też. Te klapki, one się czasem przydawają i w tych też czasem chodzę, więc tak by to wyglądało. No niestety tych najładniejszych się pozbywam, ale z tego wynika, że najładniejsze to nie znaczy najwygodniejsze.
Także na tle butów się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.